Czasami w życiu bywa tak, że chcemy coś powiedzieć o danej osobie, ale nie wiemy od czego zacząć, bo tak wiele ta osoba ma zasług. I tak zdecydowanie było w przypadku księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Niestety świętej pamięci ksiądz Tadeusz zmarł. Był wielką postacią, wielkim kapłanem, wielkim polskim patriotą, bliskim osobom i wierzącym, i też niewierzącym. Był opiekunem i kapelanem środowisk kresowych, ormiańskich, ale też gorącym orędownikiem oczyszczenia kościoła z tych duchownych, którzy dopuścili się do nadużyć seksualnych, również lustracji Kościoła katolickiego z agentów służb bezpieczeństwa PRL-u. Był też opiekunem osób niepełnosprawnych, był współzałożycielem i prezesem Fundacji Brata Alberta. O tym wielkim kapłanie, o tej wielkiej postaci na kanale Afirmacja TV. Paweł Zdziarski, zapraszam.